Chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, am bracia, siostry, pokój Boży. I tak rozmyślałem o tym dniu świątecznym i o tym dzisiejszym poranku. Teraz patrzę na Boga. Bóg Ojciec wycofał swoje imię. Duch Święty przyszedł po to, aby uwielbić Jezusa Chrystusa. Aby Jezus Chrystus jaśniał dla wszystkich, bo tylko w Nim jest zbawienie i życie wieczne. Duch Święty i też dzisiejszego poranku, myślę, że On nie chce zwracać na siebie uwagę. On chce zwrócić uwagę na Jezusa Chrystusa. W jaki sposób może dzisiaj uwielbić Ducha Świętego? Podziękujesz Mu za to. Myślę, że w jeden sposób. Otworzysz swoje serce, aby On uwielbił Jezusa w Twoim życiu, aby On wywyższył Jezusa Chrystusa poprzez Twoje życie. To będzie płynęła cześć też dla Ducha Świętego. Myślę, że to jest wspaniały czas, wspaniały dzień, abyśmy mogli pozwolić Jemu działać w naszym życiu. Bo w 5 rozdziale listu do Rzymian jest zapisane w 5 wersecie, że miłość Boża jest rozlana przez Ducha Świętego, który jest nam dany, że nadzieja nie zawodzi. Ale dlaczego tak jest? Skoro ona jest rozlana w naszych sercach, brak przebaczenia często, jakieś animozje, jakieś inne rzeczy. Ona jest. I tak samo jest z działaniem Ducha Świętego w naszym życiu. On chce działać, ale to od nas zależy. Czy ta miłość będzie wypływać dalej? To od nas zależy, czy my pozwolimy Duchowi Świętemu, aby On działał w naszym i przez nasze życie. On tak jest jak ta miłość. Po prostu ona jest i ona oczekuje, że Ty i ja pozwolisz, aby ona wypłynęła w Twoim życiu. Ty i ja pozwolisz, aby Duch Święty mógł działać przeze mnie, przez Ciebie, przez każdego z nas, aby imię Jezusa Chrystusa było uwielbione i wywyższone. Ale też chciałem dzisiaj właśnie powiedzieć o roli Ducha Świętego, powiedzieć, kim jest Duch Święty, powiedzieć, co czyni w naszym życiu, co czyni w życiu Kościoła, kim jest. Po to, aby zwrócić uwagę właśnie, że to wszystko jest nakierowane, aby uwielbić Jezusa. Jest to też dla nas taki wspaniały przykład. Bóg Ojciec, Bóg Duch Święty, Bóg Syn współdziałają we wszystkim, ale mówię, aby uwielbić Jezusa. Nie Duch Święty chce być pierwszy. Nie teraz Ojciec mówi, że chce być pierwszy, ale Jezus Chrystus chce, aby Jego Syn był pierwszy i najważniejszy dla nas, bo w Nim jest zbawienie. A u ludzi wiecie, jak to jest. Ja muszę być pierwszy, ja muszę być najważniejszy, mnie muszą słuchać, często tak podchodzimy. A zobaczcie, jak Bóg, który stworzył wszystko, wszechświat i wszystko, co Go napełnia, mówi, najważniejszy, aby Jezus Chrystus był uwielbiony, aby mój Syn był wywyższony. No, to jest najważniejsze. Może zacznę, bo tak gdy myślałem wcześniej już o tym dniu, chciałem przeczytać 6 werset, 2 część faktycznie 6 wersetu z księgi proroka Zachariasza na początek. To jest 4 rozdział, 6 werset. I tam jest mowa o budowie świątyni. Mowa o tym, o odbudowie świątyni faktycznie. I tam jest napisane tak. To jest 2 część tego wersetu. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. I wszystko, co się dzieje w naszym życiu, gdy chcemy i pragniemy pójść za Jezusem, pragniemy służyć Jemu z całego serca swojego, to czyni wszystko, jak tu wcześniej już był brat Andrzej mówił, w naszym życiu Duch Święty. To On czyni. Psalmista w 127 psalmie mówi, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno się trudzą ci, którzy go budują. Jeśli Pan nieszczerze miasta daremnie czuwa stróż, daremnie wcześnie rano wstajecie, późno chodzicie spać, spożywając chleb w troskach, wszak i On we śnie obdarza swego umiłowanego. Czyli jakże ważną rzeczą jest właśnie, aby obecny był Duch Święty w naszym życiu. Również Ewangelii Jana, może też te wersety przytoczę z Ewangelii Jana z 14 rozdziału, 16 i 17 werset, jak również dzieł apostolskich z 1 rozdziału, 8 werset. Tam jest mowa, w jaki sposób Duch Święty przebywa w naszym życiu. Jest napisane tak. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was,
Halleluja, że Duch Święty jest pośród nas z dzisiejszego poranku, w nas, ci, którzy narodzili się na nowo, Duch Święty jest w nas i ci, którzy przeżyli chrzest w Duchu Świętym, jest napisane w Dziejach Apostolskich, Pan Jezus mówi, stąpi na was. Trzy takie stany w naszym życiu, w jaki sposób Duch Święty się objawia, w nas, pośród nas i na nas. To jest na nas po to, aby była nam moc do zwiastowania Ewangelii, świadectwa o Jezusie Chrystusie. Gdy czytamy Słowo Boże od pierwszej Księgi Mojżeszowej do ostatniej Księgi Nowego Testamentu Objawienia, Duch Święty jest obecny. Tam czytamy, że Duch Boży unosił się nad wodami, a tam czytamy, że Duch i Oblubienica mówią przyjdź. I kto pragnie, niech przyjdzie. W Starym Testamencie hebrajski wyraz znaczy ruach, czyli inaczej, jeśli określenie Ducha Świętego, Ducha Bożego, to znaczy tchnienie. To znaczy tchnienie. W Nowym Testamencie jest to grecki wyraz parakletos. Inny pocieszyciel, często mówi właśnie, że jako pocieszyciel, ale ten wyraz nie oddaje dokładnego tłumaczenia, bo nie ma takiego odpowiednika w języku polskim, aby tak dokładnie przetłumaczyć ten wyraz. Dokładnie brzmi to tak, że ten, który jest wezwany, ale tak po krótce można powiedzieć, dodać, że ten termin to znaczy adwokat, znaczy doradca, znaczy rzecznik, znaczy pomocnik, znaczy opiekun. Odnośnie Ducha Świętego do życia chrześcijanina. Adwokat, doradca, rzecznik, czyli ktoś, kto się za kogoś wypowiada i pomocnik, ten, który pomaga nam nieść te nasze ciężary, ale też i opiekun. On się nami opiekuje. Czyli Pan Jezus mówi, lepiej, żebym ja odszedł, a żeby On przyszedł. On wiedział, co Duch Święty będzie czynił w naszym życiu. Wiemy, że Pan Jezus, póki był, też był tym pocieszycielem dla swoich uczniów, często ich pocieszał, często ich zachęcał, często stawiał się za nimi, ale Duch Święty jest rozlany, bo jak jest zapisane w Dziejach Apostolskich, w Nim żyjemy, w Nim się poruszamy, jak apostoł Paweł mówił na Areopagu, właśnie tam dla tych ludzi, że z Jego rodu jesteśmy. Dalej Słowo Boże mówi, że Duch Święty jest osobą. Jest taki ruch antytrynitalny, tak zwany, który określa Ducha Świętego jako objawy mocy Bożej. Nie jako osobę, ale jako moc Boża, jako to ten wiatr czy coś. Często mówią, że to jest tak, ale mówi, to nie jest osoba. Ale gdy czytamy w Nowym Testamencie, czytamy o tym, że On posiada wolę. To są wszystkie cechy, które towarzyszą jako osobie, nie jako mocy, bo moc nie posiada woli. Prąd w gniazdku elektrycznym nie ma żadnej woli, chociaż to tam płynie, jest jakaś moc w tym. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, a 12 rozdziale jest napisane, a 11 wersecie jest napisane, że On rozdziela poszczególnie każdemu jak chce. To czyni Duch Święty. My mamy się ubiegać o dary Ducha Świętego, ale On daje jak chce. Jak chce, niezależnie. Nie, my Go nie uprosimy, jeżeli On ma do naszego życia inny plan, może lepszy, może coś wspanialszego chce dać. To my Go nie uprosimy, że my chcemy tego, On nas zmusimy, żeby On nam to dał, jak brat Andrzej wcześniej mówił. On jest Bogiem. On daje jak chce. Upatrzy sobie kogoś i da tej osobie ten dar, tej osobie ten dar. Po co? Aby budować Kościół, aby Kościół wzrastał. Dalej posiada uczucia. Kocha nas. W liście do Rzymian jest napisane, może ja przeczytam ten fragment Bożego rozdziału w 15 rozdziale, a 30 wersecie jest zapisane takie słowo. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. I tu jest napisane miłość Ducha. Duch nas kocha, Duch objawia miłość dla ku nam. I faktycznie, gdy popatrzy na swoje życie, to wielka cierpliwość Jego i wielka miłość dla mnie, do mojego życia. Również pisze o tym w liście do Efezjan w 30 rozdziale, a w 4 wersecie, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Możemy zasmucić przez trwanie w uporze,
przez trwanie w swoim ja, że ja wiem lepiej, że ja tak ma być, a nie inaczej, często przeciwstawianie się niemu, możemy go zasmucić i on odejdzie z naszego życia. I on odejdzie. Może często cofnie swoją obecność, abyśmy zobaczyli, ile straciliśmy. Ale też, jeżeli ustawicznie będziemy trwali, to on odejdzie. I później co zostaje? Później na końcu przeczytam, co zostaje, gdy nie ma Ducha Świętego w życiu. Dalej też i myśli. Ma myśli. Gdy czytamy w 8 rozdziale listu do Rzymian, jest napisane o tym tak. To jest 8 rozdział listu do Rzymian, 27 werset. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha. Wiemy o tym, wcześniej jest napisane, że on się stawia za nami w niewysłowionych westchnieniach. I ten, który bada serca, czyli Ojciec, Syn Boży, wie, jaki jest zamysł ducha, gdy on woła za nami, gdy się modli za nami. Czyli Duch Święty myśli, ma te myśli i on myśli, jak nas przeprowadzić, jak nas doprowadzić do końca, jak to dzieło, które w nas rozpoczął, zakończyć, abyśmy byli zbawieni, abyśmy, gdy przyjdzie ten dzień, mogli oglądać Boże oblicze, mogli się przejść przez bramę do miasta, do Nowego Jeruzalem. Jest napisane, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Zobaczcie. Dalej, gdy widzimy poprzez, jakie dzieło wykonuje Duch Święty, jest sprawcą stworzenia. Napisano o tym, że współtwórcą wszechświata. To jest napisane też w pierwszej Mojżeszowej 1:2, również w psalmie 104, 30 werset. Może przeczytajmy pierwszą Mojżeszową, to każdy zna. I Duch Boży unosił się nad wodami, a w psalmie 104 zapisane jest, a 30, który to tam, 30 werset. Zapisane takie słowo. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, odnawiasz oblicze ziemi. Tu tchnienie, to jest mowa o Duchu Świętym. Tchnienie. Wydajesz tchnienie i stworzone bywają. Gdy w Księdze Hioba czytamy o tym, że tchnienie Najwyższego stworzyło mnie, to jest napisane w Księdze Hioba w 33 rozdziale, 4 wersecie. Duch Święty powołał nas do istnienia. To On uczynił, że dzisiaj możemy być na tym miejscu również, że jesteśmy jako żyjący człowiek, jako żyjąca osoba. Również w liście Piotra w 21 rozdziale jest napisane o tym 1:1-2, pierwszy list Piotra. Według powziętego z góry postanowienia Boga i Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Czyli widzimy tutaj, że jest napisane poświęconych przez Ducha, czyli Duch Święty poświęca nas i uświęca nas, abyśmy mieli społeczność z Jezusem Chrystusem. Czyli czyni to w naszym życiu. Dalej, przekonuje nas. Często jest to cytowane z Ewangelii Jana, 16 rozdział, 7 i 8 werset, o grzechu. To czyni Duch Święty. Gdy zgrzeszymy, tak, mamy sumienie, ale sumienie można podregulować. Ale On, abyśmy mogli przyjść ku upamiętaniu, On nas przekonał o grzechu. I teraz często przekonuje nas o grzechu, że nie żyjemy tak, jak powinniśmy według Bożego Słowa. I przekonuje nas o grzechu. Dalej. Daje nam, objawia nam prawdę. On objawia prawdę. To czyni Duch Święty. To, że poznajemy prawdę, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa, to żywe Słowo, bo Słowo Boże jest prawdą, Bóg jest prawdą. To uczynił Duch Święty. Daje nam nowe życie. Zradza nas, przecież jesteś Słowo Bożym z wody i z ducha, że jesteśmy zrodzeni przez Ducha Bożego, żebyśmy się mogli narodzić na nowo, Duch Święty musiał zadziałać w naszym życiu. To wiara w Ewangelii Jana w 3 rozdziale jest napisane. Włącza nas do Kościoła, to czyni Duch Święty. Włącza nas do ciała Jezusa Chrystusa, to On czyni. Nie żaden człowiek, nie żadna deklaracja. Bo to nie na tym polega, ale polega na tym, że to Duch Święty, gdy rodzimy się na nowo, Jego moc, Jego łaska włącza nas do ciała Jezusa Chrystusa. To jest napisane w liście do Koryntian. W pierwszym liście
w 12 rozdziale i 13 wersecie. Może przeczytajmy ten fragment Bożego Słowa, abyśmy wiedzieli, co Duch czyni, abyśmy byli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, ale właśnie w jedno ciało. Właśnie zostaliśmy ochrzczeni, jest napisane w jedno, czyli w Jezusie Chrystusie. Stajemy się uczestnikami też boskiej natury poprzez Ducha Świętego. To Piotr pisze w drugim liście Piotra 1:4. Może już nie wszystko będę czytał. Kto chce, proszę bardzo, niech czyta dalej. Duch Święty jest sprawcą uświęcenia w naszym życiu. To nie my sami uświęcamy się. To nie my sami odrzucamy pewne rzeczy, bo stara natura jest stara natura, gdy czytamy wielokrotnie w Słowie Bożym. Zobaczcie, przewija się ten motyw. Duch przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Duch Święty chce i walczy z naszą starą naturą, aby usunąć ją z naszego życia. Uwalnia nas od grzechów. To czyni Duch Święty. Zachęca do świętego i czystego życia. To czyni Duch Święty, jest napisane w Galacjan. W 16, to jest Galacjan chyba 5 rozdział, czy 4 rozdział, zaraz zobaczę. Jest tam zapisane, może przeczytam właśnie ten fragment, tam jest napisane. Mówię więc, 5 rozdział, 16 werset, 17. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie bądźcie pobłażliwi żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te nie są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ciało wiemy, gdzie ciągnie. Oj, ciało zawsze będzie osiągnąć w jedną stronę. Ciało do końca, jak mówiłem tu z tego miejsca, jedyną rzeczą dla ciała to jest krzyż, bo ono zawsze będzie nas ściągać z drogi Bożej. Zawsze. Ta stara natura. Nie mówię tu o powłoce, o tym, jak wyglądamy, o tym, że tylko o tej starej naturze. Mówi też, że jesteśmy i potwierdza to w naszym życiu. Potwierdza, że jesteśmy dziećmi Bożym. 8 rozdział, 16 werset. Mówi o tym, że jesteśmy synami, córkami Bożymi. Ale tam jest napisane, że tych, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Tak jest zapisano w Słowie Bożym. Czyli On mówi o tym, potwierdza. Potwierdza też w naszym życiu, gdy zgrzeszymy, upadniemy, gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, przychodzimy i wyznajemy swoje grzechy, On potwierdza, że nam zostały przebaczone. W naszych sercach On to czyni. Wytwarza w nas cechy charakteru Jezusa Chrystusa. To czyni Duch Święty, że coraz bardziej stajemy się podobni do obrazu Bożego Syna. Jest to napisane właśnie w liście Piotra, w Galacjan jest to napisane. Jest naszym nauczycielem. Jan o tym pisze w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 13 wersecie. 1 Koryntian, 2 rozdział, 9 po 6. 1 Jana, 2 rozdział, 27, to pomazanie, które jest w was, ono was wszystkiego nauczy. Pan Jezus mówi, że Duch Święty, gdy przyjdzie, wszystko wam przypomni. On was wprowadzi we wszelką prawdę. To czyni Duch Święty. To nie my sami z siebie, nie samych z tego, że my jacyś jesteśmy, tacy czy inni, czy może więcej, czy mniej inteligentni, ale to czyni, jeżeli tylko pozwalamy, to czyni Duch Święty w naszym życiu. Objawia nam Jezusa. Pokazuje i objawia nam Jezusa i prowadzi nas do bliskiej społeczności z Nim. To czyni Duch Święty. Jeżeli tylko pozwolimy Mu, On, jeżeli byśmy Mu tylko pozwolili, On tak blisko, na ile by może, by nas doprowadził do obecności Jezusa Chrystusa. Ale wiemy, jak to jest w naszym życiu. Duch Święty nie zawodzi, Duch Święty chce i pragnie, ale to my zawodzimy. Tylko my, jeżeli możemy mieć pretensje, to tylko do samych siebie, że tak jest, a nie inaczej często w naszym życiu. Ustawicznie, jak już wcześniej mówiłem, udziela nam Bożej miłości. Ona jest. A dlaczego jej nie ma na zewnątrz? No to już jest inna sprawa. Daje nam rady, pociesza, jest naszym pomocnikiem. Tak jest Duch Święty. Też czytam o tym, że o służbach i o darach, i że daje moc do wypełniania służby,
I właśnie o tym też czytamy w Dziejach Apostolskich, że to Duch Święty. Ja był synod w Jerozolimie. Mówi Duch Święty i my. Gdy Paweł był w Antiochii, wiemy o tym, że Duch Święty przez proroctwo powiedział: oddzielcie mi Pawła i Barnabę, chyba tak? Barnabę. Oddzielcie do tego dzieła, które są powołani, których ja ich przeznaczyłem. To czyni Duch Święty. Czyli widzimy, że tak wiele rzeczy. I teraz może przeczytam. Gdzieś trochę poczytałem, ale też trochę sam przemyśliłem pewne przemyślenia o tym. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko. Chrystus jest tylko historią. Ewangelia pozostaje martwą literą. Kościół jest organizacją. Władza dominacją, misja propagandą, życie chrześcijańskie moralnością niewolnika. Bez Ducha Świętego to wszystko. Ale w Duchu Świętym zmartwychwstały Chrystus jest tutaj pośród nas. Amen. Ewangelia jest mocą do świętego i czystego życia w Kościele. Widać zmartwychwstałego Boga. I władza jest służeniem innym. Jeżeli jest Bóg obecny, jeżeli Duch Święty jest obecny w życiu chrześcijan. Wiele jeszcze jest na temat Ducha Świętego i roli Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Co On jeszcze czyni? Wiele innych rzeczy. I gdy będziemy czytać Boże Słowo, zobaczymy. Jakże? Ale zobaczcie, jak Duch Święty was kocha. Jak mnie kocha. Że On codziennie skłania się nad Twoim i moim życiem. Codziennie zachęca nas do tego, abyśmy przybliżali się do Boga. Abyśmy chcieli skłonić może swoje kolana. Zawołać do Ojca chwał przez Jezusa Chrystusa. Abyśmy zapragnęli czytać Jego Słowo, karmić naszego wewnętrznego człowieka. To czyni Duch Święty. Zachęca nas. Gdy przychodzą trudne sytuacje, czyż nie przychodzi pocieszenie? Czyż nie kto może często postawić człowieka na naszej drodze, który z nami porozmawia i przyjdzie słowa pocieszenia, zachęty do życia? Ale również i On sam, na ile potrafimy Go słuchać, na tyle On sam przemawia do naszego życia i chce z nami rozmawiać. Chce być obecny dzień po dniu, gdziekolwiek jesteśmy, chce być obecny w naszym życiu. Często nas ostrzega przed różnymi rzeczami. To wszystko czyni Duch Święty. Ale tak jak jest napisane o Panu Jezusie w objawieniu do zboru w Laodycei w 3 rozdziale, jest zapisane o tym, że stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, wejdę do niego i będę wieczerzał. Tak też jak mówiłem na początku o tej miłości, tak i samo Duch Święty, jeżeli powiesz nie, On nic nie uczyni w twoim życiu. A jeżeli powiesz, że chcesz, że pragniesz, może nie potrafisz, to On pomoże ci. On powie jak, poprowadzi cię i będzie zmieniał. Oczywiście, On nie działa tak, jak my oczekujemy, trafi szybko, powoli. On ma czas i powoli przemienia nasze życie. Też, gdy czytamy w Słowie Bożym, Pan Jezus mówi, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię. O, jakże bym pragnął, żeby on zapłonął. A gdy czytamy w 4 rozdziale objawienia, czytamy tam ten obraz tego ognia. 7 pochodni to jest 7 duchów bożych. O, dałby Bóg, żeby ten ogień płonął, a jeżeli gdzieś został przygaszony, niech na nowo zostanie rozniecony w naszym życiu, aby to pragnienie Jezusa, które mówił dla swoich uczniów, było obecne w naszym życiu, żeby ten ogień płonął. Powiem też i o sobie. Dla mnie z jednej strony był taki dzień, że usłyszałem ten szum, o którym brat Andrzej mówi. Usłyszałem, ogień nie było, ale szum był, gdy Pan chrzcił Duchem Świętym. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Powiem tak, czego ja jako kaznodzieja pragnąłbym w swoim życiu, to tego nie musi być wielkich rzeczy. Ale tak jak jest zapisane o Samuelu,
a Jego słowo nie upadło. Chciałem, moim pragnieniem, też modlitwą jest, gdy zwiastuję Boże Słowo, różnie to bywa, aby znaleźć się tam, gdzie Duch Święty chce i mówić to, co Duch Święty chce, aby ono wykonywało dzieło w słuchaczach. To nie musi być widoczne, bo ze Słowem Bożym jest tak, jak Pan Jezus mówił, jak się sieje, jak Duch Święty ożywia to Słowo i ono wpada do serca. Czy człowiek śpi, czy nie śpi, czy czuwa, ono rośnie i wydaje pewnego dnia owoc. Dlatego myślę też o sobie, mówię, ale właśnie patrzę też, że często nie znajduję się w tym miejscu, w którym Duch Święty by chciał, abym był. Więc trzeba się pilnować, trzeba pozwolić Mu, aby On przemieniał, ale być w Nim i w tym miejscu, w którym On chce, abyśmy byli. Decyzja należy, bracie i siostro, do Ciebie. Czy Ty chcesz być w tym miejscu, w którym Duch Święty będzie działał w Twoim życiu, aby uwielbić Jezusa Chrystusa, wywyższyć Bożego Syna, bo On na to przyszedł. Pan Jezus mówi, że z mojego weźmie i mnie uwielbi. I mnie uwielbi. Wszystko, pamiętajcie, wszystkie działania, które wskazują nie na Jezusa Chrystusa, tylko na inne rzeczy, to nie są z Ducha Bożego. Bo Duch Święty przyszedł, aby uwielbić Jezusa Chrystusa w Twoim i moim życiu. On przyszedł, aby uwielbić Jezusa Chrystusa pośród nas, gdy się zgromadzamy jako Kościół, aby uwielbić Jezusa Chrystusa. On jest dzisiaj obecny tutaj pośród nas i chce uwielbić Bożego Syna, aby imię Jezusa było wywyższone, aby imię Jezusa było pochwalone pośród Jego ludu. Przyjdzie ten dzień, gdy tam już w niebie będziemy. Też będziemy oddawać chwałę i podziękujemy naszemu Bogu, ale i też dzisiejszy poranek, dzisiejszy dzień. Może, gdy za chwilę zakończę, wstaniemy i Ty sam, nie mów za wszystkich. Łatwo powiedzieć, dziękujemy Ci, Panie, błogosław tych, błogosław tamtych. Ale Panie, ja Tobie dziękuję, że mnie zbawiłeś. Ja Tobie dziękuję, że posłałeś Ducha Świętego do mojego życia. Ja Tobie dziękuję za to, że Ty mnie prowadzisz. Może często było nie tak, jak należy, ale Panie, chcę, aby ogień Ducha Świętego płonął w moim życiu dzień po dniu. Już nie chcę tak żyć, jak żyłem do dnia dzisiejszego. I przepraszam, Duchu Święty, może, że często Ciebie zasmucałem. I przyjdź i odnów moje życie. Nie patrz na brata, nie patrz na siostrę, nie patrz na kaznodziejów, nie patrz na nikogo. Popatrz na Jezusa, bo tak Słowo Boże mówi, jak brat Andrzej mówi, na tego, co w górze mamy patrzeć, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Duch Święty tam kieruje nas wzrok, ale pozwól, aby Duch Święty to uczynił. I już od dnia dzisiejszego już tego napisu, on tam chyba jeszcze jest, ten napis. Tam nad tymi drzwiami, pamiętacie ten napis? Idź i więcej nie grzesz. Idź już w mocy Ducha Świętego. Już nie pozwól, aby poprzez Twoje czy postępowanie, czy moje postępowanie, aby Duch Święty odszedł z Twojego życia. Nie pozwól. Pozwól, aby On w pełni, jak ta gołębica, rozwinęła skrzydła w Twoim życiu. Halleluja. Wspaniały Pan. Staniemy.